Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście znowu i rozpoczynamy kolejny odcinek. Zagrajmy w Resident Evil 7. Plan na teraz dostać się tutaj, do jadalni. Otworzyć tą skrytkę, no a później nie pozostaje nam nic innego jak iść dalej. A tak jak już wcześniej wspominałem, tutaj nie mam zamiaru się nawet cofać. Zakładam, że gra nie będzie warta świeczki. Tutaj mamy dwójkę przeciwników, bo wątpię, żeby się cofnęli z powrotem. Tutaj na dziedzińcu również mamy przeciwników, ale postaram się po prostu przebiec. Tutaj co najwyżej będziemy mogli spotkać jedynie robaczki. Użyjemy zwykłego zioła. I co? No i... biegnij, biegnij. Run, run, forest. Dobra, stąd... chociaż nie, no, nie mówię, że stąd nam nie wyskoczą. To różnie bywa przecież. Tak, 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 to. Tutaj jedynie latające dziadostwo. Komary, muchy i inne tego typu rzeczy. O ile cokolwiek nam tutaj wyskoczy. Dobra, schemat miotacza płomieni, ale miotacz płomieni to my już mamy. Po co nam to tutaj? Chyba, że to już wcześniej podnosiłem, a nie pamiętam. Nie, 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 nie to. Przez salon do jadalni. Dobra, czysto, spokój. Kurczę, teraz tak się zastanawiam. Mogłem wziąć te psychotropy. Może udałoby się tutaj coś znaleźć jeszcze dodatkowego. Apteczka. No, zawsze coś. A skoro mowa o psychotropach... tutaj mamy skrzynkę. Z tej skrzynki możemy wziąć... nie? Psychotropy i liczyć na to, że jednak coś tutaj znajdziemy. Bo coś czuję, że w momencie jak otworzymy te drzwi za pomocą tych dwóch kart magnetycznych, droga powrotu po prostu już, chciałem powiedzieć, nie stanie przed nami otworem. Po prostu już się nie cofniemy. Psychotropy, psychostymulanty, tak. I czy to coś dało? Czy to w ogóle gra była warta świeczki? Nie. Przynajmniej na razie nic nie widać. Ale już zaczyna być wszystko widoczne. No, 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 tu coś było, tu coś było. Paliwo mało przydatne. Stronie, po drugiej stronie. Po drugiej stronie jeszcze na dodatek tutaj. Pan wszędobylski, serio? Po co mi on? Chemikalia. Paliwo. Paliwo. O. Byłby z tego pożytek, gdyby inni przeciwnicy reagowali na to wszystko. Znaczy na to wszystko. Na obrażenia z miotacza. Ale skoro oni są na to odporni, to dodatkowa ilość paliwa jest tak naprawdę mi zbędna. A. Tak, tak, jest na górze. Nie ma jej już na górze.
było jeszcze jakieś przejście, może tutaj coś znajdziemy. Kłótni. Nie. Nic tutaj już nie znajdziemy. I jedyne, czym to zaskutkowało, to i to. Dobra, amunicja do Magnum. Okej. Tylko, że ja nawet nie mam tyle monet, żeby wykupić to Magnum. I teraz to, co najgorsze. Musimy się zmierzyć z tymi dwoma maszkarami, które się tutaj pałętają po placyku. Albo już się nie pałętają. No dobra. Jak was tutaj nie ma, to ja tam płakać nie będę. To. Amunicja do Magnum. To zostaje. Tego paliwa to my możemy wytworzyć tyle, że to głowa mała. Zrobię jeszcze jedną rzecz. Przepraszam bardzo. Gdzie się to podziało? Tak. Przeładujemy. No i tym oto sposobem zaoszczędziliśmy trochę miejsca, mamy wszystko w jednym slocie. O, 7, a żeby kupić Magnum potrzeba 10. Paliwo stałe, no to nie ma sensu jak na razie. Ziele. Środek rozdzielający. Wydajna apteczka zostaje. Zwykła chemikalia. Ile ich mamy? Są czerwone. Żółte. Raz, dwa. Trzy. Stworzymy jeszcze jedną apteczkę. Zapiszemy grę. Nie wziąłem najważniejszego. Tak. Karta magnetyczna niebieska. Dziękuję bardzo. Na wszelki wypadek. Wow! Więc jednak gdzieś się tu szwendałyście, skurczysyny przebrzydłe. Ale sfrizowało genialnie. Wiem, że od czasu do czasu zdarzają się jakieś skoki klatek, ale też nie rozumiem, dlaczego one są, skoro zrobiłem wszystko, czyli dołożyłem od cholery ramu, żeby takiego czegoś nie było. Dobra, drzwi stoją otworem. Słychać, że impreza. Coś. Ej, czuję, że widzimy to wszystko ostatni raz. Może nie być odwrotu. Zobaczymy. Da się to jeszcze otworzyć? No da się. Tylko pytanie jest następujące. Czy jak wejdziemy tutaj... Let's
play. Ja nie jestem do końca przekonany, czy ja chcę. Cię kręca taka muzyka. Te uszy krwawią. O, siema. Dlaczego to my zawsze musimy przyjmować jakieś ciosy na ryj? Dobra, mamy się z tobą zmierzyć niby. Kurde. Coś myślę, że z shotem i pistoletem może być ciężko. Coś tego tu, nie? No dobra, nie pozostaje nam nic innego jak iść przed siebie. Czy w ogóle mamy jakieś... No tak nie bardzo. Strefa testów. Serio? Pułapki? Pytanie, czy ja mogę się pod tym przeczołgać. Okej, dobra, mogę. Teraz pytanie, czy ja mogę je w jakikolwiek sposób unieszkodliwić i wolałbym to robić właśnie miotaczem. O, szkoda mi amunicji. Wow, 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 woo! You have got a good eye. Careful now! They bite back. I coś czuję, że w tej lokacji znajdziemy skarb. Jest tutaj dużo części manekinów, a na zdjęciu była widoczna głowa manekina. Wow! A ty skurkowańcu jeden. A jak... Nie. To trzeba zrobić tak. Tutaj jest skarb. Poznaję to miejsce. Tylko pytanie, czy zaraz nie wpadnę. Tam jest jakaś pułapka. G
Gun Repair Kit. Mamy zepsutą broń. Żeby było śmieszniej. No, właśnie chciałem to. Chcę zobaczyć, czy w jakikolwiek sposób nasze zdrowie się zmieni. Nie. Chociaż coś mi się wydaje, że jednak odrobinę obrywamy. Ale to może być tylko moje złudzenie. Czy to jest jakaś pułapka? Wydawało mi się to podejrzane. Stoi sobie skrzynia na środku drogi. A więc na skrzynki też trzeba będzie uważać. Może nie, 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 nie. Nie będziemy tutaj biegać. Jeden zły ruch. O, proszę. Znajome miejsce. O kurde, tu to już w ogóle. Przepraszam, jeśli to się uchwyciło, ale musiałem kichnąć. Dobra, tutaj nie mamy innego wyjścia. Czy to jest... Tak, to jest nasza skrzynia. Gdzie jest zepsuty pistolet? M19. A ten pistolet, który mamy, G17. Dobra, a jeśli chciałbym się wyposażyć w ten pistolet, to co w takim układzie? Aha, tak. Czyli ten G17 możemy oddać. Zobaczymy, jak będzie się sprawował w momencie, jeśli będzie potrzebny. Co? Wiecie co? Zrobimy jeszcze tak. Najgorsze jest to, że nie ma tutaj miejsca, żeby zapisać sobie grę. Fucking password, right? No. Why don't you try 0814? 0621. No, it's 0514. Oh, come on, take a chance, you never know. A zrobimy tak. Tick, tock, tick, tock.
need to find the password. O, proszę, proszę. Idea. Okej, amunicja do strzelby. Myślę, że tego użyjemy. Cały czas prosto prowadzi. Tu ewentualnie będziemy mogli sobie połączyć. Wiecie co, ja chyba wolę mieć... Ty, skąd się tu wziąłeś? Nie! Kurde, nie ten przycisk. Zmarnowane bez sensu. Zmarnowane jeszcze bardziej bez sensu. A tutaj kucałem, bo tutaj jest, jak widzicie, pułapka. Ja może sobie ją już od razu unieszkodzę. Kurde, ile ich tu jest? Przepraszam bardzo, gdzie była ta pułapka? O, jak ja w tym momencie lamię. O, szkurka wodna. Sterydy. Starożytna moneta. No dobra. Sterydy co zwiększały? Maksymalna ilość zdrowia. I przy okazji to nas też uleczy. Oj, tu coś czuję, że może być wesoło. Zwłaszcza, że już słyszę. Ile trzeba zużyć tego. Jasne, gwinda jeszcze wytrzymały. Gińże, no wreszcie.
No ja w tym momencie nie mam innego wyjścia, jak wrócić się tutaj. I zaopatrzyć się chociażby w odrobinę amunicji. Pierwsze co? To odłożymy. Paliwo mnie nie interesuje w tym momencie. No inaczej będzie krucho. A to jest 7 strzałów, więc dobra, przyzwyczajony jestem do 10. Oj, kiepsko to widzę, naprawdę, powiem wam szczerze, kiepsko. Dobra, zioło. Proch strzelniczy, chętnie. Trzeba uważać dookoła, czy nie ma jakichś pułapek. Normalnie pewnie człowiek by przed tymi potworkami uciekał, ale z racji tego, że tutaj wszędzie coś może być. Paliwo, naboje do strzelby. Czy naprawdę zacznę chyba wytwarzać to paliwo? Paliwo stałe. Czemu by nie zmieszać tego z tymi silnymi chemikaliami? Aha, bo to zupełnie co innego tworzy. Mhm. Ale dobrze wiedzieć, w tym momencie mamy 3, no i tutaj zapewne 4 pocisk zapalający. Silne chemikalia mam jeszcze raz, 2. A w pomieszaniu z żółtym to będzie właśnie chyba tworzyć to. Dobra. Kasety żadnej nie mamy, żeby obejrzeć. Ale powiem wam szczerze, myślę, że w tym momencie zakończymy właśnie ten odcinek, tak więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.